Leszek Miller mówi jednoznacznie, czego brakuje lewicy. Leszek Miller w Polsat News. Miejsce lewicy jest zawsze przy środowiskach LGBT. Martwi mnie, że gdybym zapytał się młodszych kolegów z lewicy, kto dzisiaj po ich stronie jest symbolem polityki gospodarczej, nie odpowiedzieliby, mówił w programie gość wydarzeń w Polsat News były premier Leszek Miller. Dodał, że lewica nie odniesie zwycięstwa, jeśli skupi się wyłącznie na temacie LGBT. Dla wielu ludzi ważniejsze są inne kwestie i ona musi je zauważać, uznał. Zdaniem Leszka Millera zajęcie przez lewicę danego stanowiska w sporze światopoglądowym wokół LGBT jest jednym z jej wyróżników i kamieni węgielnych, kreujących tożsamość. Ale to nie może być jedyny temat, który lewica porusza. Ważne są też kwestie społeczne, socjalne, równościowe, budujące państwo bez wrogów, co zwłaszcza w obecnej dobie jest bardzo trudne, stwierdził były premier. Gość wydarzeń dodał, że miejsce partii lewicowych zawsze jest przy środowiskach LGBT. Jakość demokracji mierzy się traktowaniem mniejszości. Ten temat raz był bardziej widoczny, raz mniej, ale niewątpliwie lewica bez wsparcia wszystkich mniejszości nie byłaby lewicą. Jakość demokracji mierzy się traktowaniem mniejszości politycznej, społecznej, seksualnej, obyczajowej, a jak widzimy w obecnej Polsce, te wszystkie mniejszości nie mają komfortowego miejsca, uznał. Na uwagę prowadzącego Piotra Witwickiego, że środowiska LGBT miały wiele pretensji do Leszka Millera za skupienie się na kierunku Unia Europejska, a za mało na światopoglądzie, odpowiedział, nie wszystko może być jednakowo ważne w danym momencie. Po to wymyślono czas. Lewicy brakuje gospodarczego symbolu. Miller zapytany, czy lewica może wygrać na sporze wokół LGBT, stwierdził, że nie, jeśli będzie poruszać tylko ten temat. Martwi mnie, że gdybym zapytał się młodszych kolegów z lewicy, kto dzisiaj po ich stronie jest symbolem polityki gospodarczej, nie odpowiedzieliby, powiedział. Piotr Witwicki wymienił nazwiska Grzegorza Kołodki i Marka Belki. Miller odpowiedział jednak, że nie mówi o tamtej lewicy. To są ludzie, którzy wykonali swoją pracę. Pytam się, kto takim symbolem jest dzisiaj? Lewicy go właśnie brakuje. Mówię o takim nazwisku, którego nie trzeba szukać w Wikipedii. To samo dotyczy polityki zagranicznej czy zdrowotnej, powiedział były premier.